Oh, by my comments at all time, protect yourselves at all time. Good luck, both of you. Touch the gloves. Back to your corners. Piotrowski, widzimy. Mieszka w Limanowej. Gwiazda. Runda pierwsza. YouTube'a prowadzi vlog poświęcony boksowi, treningom, odżywianiu się. Ma prawie 30 tysięcy subskrypcji. To nieźle. Pisze też e-booki, jeden już wydał, poradnik wojownika, zdobądź przewagę w walce. No, ale jak mówi, nie ma z tego znaczących pieniędzy, dlatego poszedł do pracy, pracuje jako elektryk. Jak opowiadał, praca zajmuje mu około 10-11 godzin na dobę i trenuje dopiero po pracy. No to ciężko znaleźć energię, żeby solidnie poprawić. Absolutnie, ja zawodników tego typu i takich pracusi to bardzo podziwiam i trzymam kciuki tutaj. Za Tomka absolutnie bardzo odważnie zaczął Tomek, bez respektu, w swoim stylu. Lewa ręka, a tu potknięcie absolutnie, noga. Ale coś tam jest, no, drugi raz w tym samym miejscu zawodnik się potknął. Rynk jest mały, także tutaj moment i już zawodnik jest przy linach. Dobrze próbuje podchodzić Piotrowski podwójnym lewym prostym, bo musi troszeczkę wyżej podnieść lewą rękę, lewym barkiem się też zakryć, bo Carlos Bori potrafi szybko skontrolować prawą ręką, pokazał już dwukrotnie, że szuka też tego miejsca. Więc przykiwaj na górę i weź mocno na. Skontruj, dobrze, rundy. Aktywniej troszkę Tomek. Tak, ale musi być aktywniejsza lewa ręka. Nie może podchodzić bez ciosu Tomek. Ładnie podchodzi, tutaj balansuje, robi z wody tu, wiem, nogami, ale nic, właśnie, nic tego nie wyszło. Teraz przyjął dwa ciosy, teraz nie wiem, czy przyjął. Nie, tak to myślałem, że przyjął te ciosy i złapał się. Nie może podchodzić bez ciosu, tak? Cios zawsze skończyć lewą rękę na górę, po prawym prostu na dół. Dobrze by było skończyć lewym prostym na górę. Dobrze. Zwód skrócił dystans. O, Bori, taki agresor, widzę, nie pozwala sobie tutaj na wiele. Nie słucha sędziego. Bardzo dobrze, bardzo dobra akcja. Agresywniejszy cały czas w natarciu jest Piotrowski. A ta pierwsza... Tak, podobała mi się oczywiście. Już prawy. Zaczyna chodzić na serii. Zaczyna chodzić na serii. Oj, ta prawa chyba doszła teraz w tej chwili Borygo. Trochę ustydziło chyba Tomka, natomiast Tomek nadal cały czas bardzo blisko i ta lewa ręka troszeczkę taka za słaba moim zdaniem. Powinien szukać częściej wejścia na brody, czy celując ten cios, a gdzieś tam na wysokości klatki piersiowej. Mocno bije, boli teraz takie. No na zadon też bił. No teraz zdecydowany atak Boriego w pierwszej rundzie, on troszeczkę tak boksował zachowawczo, dał się zaskoczyć Piotrowskiemu, został zepchnięty trochę do obrony, ale tutaj już więcej agresji jest w jego podtrzymaniach. Agresji i też siła fizyczna chyba jest po stronie Boriego. No brzydko Bori boksuje w tej chwili, trochę tak fauluje, chcę pokazać, że panuje na tym, co się dzieje, natomiast to nie wychodzi. Natomiast tutaj Tomek musi zacząć boksować. Jeszcze raz powtórzę, wielokrotnie będę powtarzał. Nie ma lewej ręki, nie ma boksowania.
Oli, a mano po dentro, a mano po dentro. No holding, break, break, break. Połowa rundy. No holding. Nie trzymaj. Kolejne upomnienie dla Kubańczyka. Ja myślę, że dobrze by było, gdyby tak ostudził go napomnieniem sędzia. To dobry cios na dół Tomka, dobry cios na górę, prawą ręką. To będzie ostrzeżenie niedługo. No siła ciosów Borego zdecydowanie większa. No, widać, że już powoli łamie Piotrowskiego. Myślę, że tak. Myślę, że te dwa ciosy na dół, które były przed chwilą, i siła, tak, dynamika robi. Poza tym jest bardzo brutalny. Carlos Bory fauluje, jest absolutnie... Bo to nie tylko trzymanie, także walenie nasadami, tak, nasadami w tył głowy. Ale też. Tego też jest sędzia, żeby czy się boi, czy się wstydzi, napomnienie ostudzić. Na druga runda dla Borego. No i jeszcze na dodatek przyplątała się kontuzja łuku bryjowego. Runda trzecia. Na rynku Borego widzieliśmy też Krzysztofa Bloka, tu właśnie sprowadził do Polski czterech kubańskich bokserów. Oczywiście jest Jorge Garcia jest najbardziej znany, rokuje największe nadzieje. Za tydzień będzie boksował na gali Polsat Boxing Promotion. Zobaczymy, jak ten Bory się rozwinie. No na razie widać, że ma mocny cios, że... O, proszę. Skończy się to chyba jakimś ostrzeżeniem dla Kubańczyka. Tak, ale najgorsze to jest to, że Tomek w tej chwili chciałby się jak przypodobać, no, przepraszam, podporządkować Carlosowi i chce też samo boksować na faul, na siłę, na ty silny, ja chciałbym pokazać, że jesteś silny. Nie, tu teraz w tej chwili trzeba mieć zimną głowę, przypuścić atak i znowu zaatakować, a nie przypychać się z nim, kto jest silniejszy, kto bardziej fauluje i kto jest w tym takim brudnym boksie lepszy. Rozkiwaj, rozbujaj. Silniejszy na pewno chyba jest Carlos Bory, z tego co tutaj widzimy, jak bardzo blisko tego ringu, jak te ciosy odczuwa Tomek. Natomiast... Ach, już się chwieje po tych uderzeniach. Teraz gorzej wygląda ten lewy łuk brwiowy Piotrowskiego. Ojej. Jak to dobrze, że w tej chwili ta kontra nie doszła do celu, bo... Panie sędzio, nie zwracamy uwagi, tylko napomnienie trzeba dać. No tak, no tutaj to się to będzie tutaj... ostrzeżenie absolutnie by utemperowało Kubańczyka. Skróć sobie dystans, rozbujaj i podejdź z tym podbródkiem. On będzie te ciosy, dlatego ucieka. Stop time! White corner. Konsultacje lekarskie. Rzeczywiście pogorszyła się ta, powiększyła się to, ta rana, rozcięcie. Może kontynuować? Stop. Ta rana nie jest... Tak. Jeżeli da radę, okay. Bo to... Zostań, tak. Timepiece. Box! Pięknie, pięknie, absolutnie pięknie. Lewy sierpowy, prawy prosty. Lewarnik. No tego nie można się było spodziewać. Wydawało się, że Kubańczyk zaczyna panować. Osiąga coraz większą przewagę. A tutaj proszę. Absolutnie bardzo dobre zachowanie Tomka. Lewy sierpowy, prawy prosty. To był... Panie sędzio, napomnienie. Dobrze, rozbujaj wysoko łapy i skróć sobie ten dystans znowu. Tak jest, teraz lewy podbródkiem zacznij, dobrze. Uchodzi. Stop. Panie sędzio, no ileż można go upominać? Uchodzi. Buks. Dawaj, pół minuty zostało. Tak jest, rozkiwaj, rozbujaj. Dobrze. Jest. Jeżeli głowa, Tomek, padaj głową.
i rzuć prawicę. Przepuść i skontruj. No, ten lockdown zmienił przebieg walki. Jak najbardziej. No, ta ruda jest kluczowa, absolutnie. Tak. To wiemy, to starcie może wygrać całą walkę. Na przeglądzie, tak jest. Lewa, Tomek, nie czekaj na atak. Dobrze. Doskocz lewy, prosty, prawy się. Przygotuj. I już. Dobrze. Ale sam się w tej chwili nażył teraz. Mano por dentro. Uchodzi. 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 Stop. Box. No tutaj wisi też ciężka kontuzja, bo znów omal nie zderzyli się głowami. Wygląda na to, że twardszą głowę, twardsze kości ma Bori. Nie może Tomek czekać na taki długi moment bez walki, to jest sekundy uciekają, on podchodzi, ale to się nic w tej chwili nie dzieje, musi być aktywniejszy, bo sędziowie też na to będą patrzeć, zwracać uwagę w pełnym rozrachunku. Nie ma lewej ręki, nie ma buksowania, nie ma ciosów, nogi muszą blisko podejść. Oj, Kubańczyk uderza, ale też te ciosy nie dochodzą do celu. Kubańczyk to jest ten z tej najnowszej grupy, która przyjechała do Polski. A tak oglądałem kiedyś tam rozmowę w telewizji z nimi. Byli zaskoczeni popularnością skoków narciarskich w Polsce. Pierwszy raz widzieli ten sport w telewizji. Na Kubie liczy się tylko baseball i boksy. W mniejszym stopniu inne sporty walki, jak powiedzmy judo czy lekka atletyka. Pierwszy raz widzieli skakującego na kartach w zimie zawodnika. Tomek, 40 sekund. Ale litościwy jest sędzia ringowy dla Kubańczyka. Nie wiem, czy mi nie wypada, ale wychodzę z siebie, patrząc na pana sędziego, jak on dzisiaj tą walkę prowadzi. Już dawno powinno być ostrzeżenie. No i teraz jeszcze z kolei uderzenia w tył głowy. Zostało prądu. Tak jest. Siadaj na nim. Dawaj. Dobrze. Pierwszy. Ty masz być pierwszy. Odpowiedz. Karty punktowe są już pan superwizor. Sędziowie punktowi w tej walce orzekli. Sędzia Krzysztof Bubak 39-37. Sędziowie Eugeniusz Tuszyński i Arkadiusz Małek 38-37. Dla jednogłośnego zwycięzcy tego pojedynku, którym zostaje Carlos Bori! Tak jest, Carlos Bori wygrywa.